Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię Wam, jak zrobić rybkę. Rybka będzie to orekin. W najzwyklejszy sposób pokażę Wam, jak zrobić rybę w piekarniku. Ja wybrałam rekina, bo jest to ryba, która smakuje bardzo podobnie do piersi z kurczaka. Także będziemy go piec w ten sam sposób, żeby go nie wysuszyć. Otóż dzień wcześniej zalewę zrobiłam, olej, czyli oliwa z oliwek, pieprz, sól, łyżka oleju, nie, łyżka sosu sojowego, pietruszka, natka pietruszki suszona, bazylia i tymianek oraz sól i cytryna, trawa cytrynowa. Otóż kochani, zrobimy to po prostu szybko. Wykładamy sobie tak o ten sposób folią. Tutaj zobaczcie, jakie ma kości fajne. Chciałabym po prostu przekazać coś innego, ale chodzi o smak. Chodzi o smak, które wydobędziemy. Nie zaskoczyłam Was tutaj niczym. Po prostu jest to rekin, ale rekin też rybka. W ten oto sposób. I zamykamy. Usuwamy troszkę i zamykamy. I tak przygotowaną rybkę, tego naszego rekinka, który wcześniej kogo zjadł, zjemy my. Otóż kochani, wkładamy do nagrzanego piekarnika na 20-15 minut, później wrócimy zobaczyć, jak wygląda. Otóż wkładamy i musimy odczekać. Minęło kilka minut, więc sprawdźmy, co tu się dzieje. Uwaga. O, piękna sprawa. Muszę wziąć coś, żeby się nie oparzyć, więc coś pięknie, fantastycznie. Zobaczcie, normalnie się rozpływa. Wytworzony soczek, który powstał. Co prawda jest to inne mięso. Nawet nie wiedziałam, że no coś pięknego, naprawdę ludzie. Cudowna rybka. Jest już nawet, powiem Wam, że gotowa. Chyba, żeby nie przesadzić. Jeszcze 15 minut i jeszcze chwilę. Bardzo dobre. Więc zamykamy z powrotem. Dziesięć minutek i będzie gotowe. No to nasz czas już tutaj minął, wyciągamy rybkę. Uwaga, żeby nie oparzyć, ja Wam pokażę. Wygląda przepysznie. Fantastyczna rybka. Ja podam z ziemniakami pyré i z fasolką szparagową lub kalafiorem i bułką tartą. Po prostu zwykły obiad. Słuchajcie, to już jest zakończone. Otóż to jest ten rekin, którego obiecałam. Polecam. Wcale nie jest taki drogi, jeżeli kupimy mrożonego w dużych supermarketach. Więc naprawdę godne polecenia. Spróbujcie. Zapraszam do moich odcinków.
Głosujcie, zostawiajcie komentarze, nie bójcie się, przyjmuję również słowa krytyki, ale oczywiście bardziej liczę na okeje. Głosujcie na mnie.